trakta na czwartek trzeciego tygodnia Wielkiego Postu brzmi następująco. Pokornie błagamy Cię, Wszechmogący Boże, udziel nam swojej łaski, abyśmy tym gorliwiej przygotowali się do obchodzenia paschalnego misterium, im bliżej jest święto naszego odkupienia. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieków. Amen. Za 3 tygodnie Wielki Tydzień. Kościół w dzisiejszej modlitwie, która zbiera intencje, prosi o gorliwość w przeżywaniu tej szczególnej wielkopostnej drogi. Gorliwe przeżywanie wielkopostnej drogi przez modlitwę, post i jałmużnę pozwala nam jeszcze głębiej wejść w misteria naszej wiary. Chrystus pragnie nas wyciągać z naszych mroków, grzechów, ciemności. Chce, abyśmy z Nim powstali. Dlatego zawalczmy o czas dla Pana. Pomimo różnych trudności, pomimo naszej kruchości, nie zniechęcajmy się, bo kto wytrwa do końca, ten będzie zbawiony.